Zamknij, Zuzia, obwód. O, żaróweczka świeci, czyli prąd przepływa. O, teraz elektrody są w naczyniu z wodą. Widzimy, że woda nie przewodzi prądu, ponieważ żarówka nie świeci. Dosypmy soli. Tak, powoli. Nie, nie wszystko. Powoli trzeba rozmieszać. Woda jest zimna, więc trzeba spowodować, żeby sód i chlor z soli NaCl, żeby uległ rozpadowi. Pod wpływem wody będą wytwarzać się jony sodu dodatnie i chloru ujemne i powinniśmy zaobserwować przewodzenie prądu, czyli zamknięcie obwodu i zaświecenie żarówki. Dosyp jeszcze. Śmiało, śmiało, jeszcze. Tak. Obserwujcie żaróweczkę. Jest. Iskrzy się. Zepsułaś. Nie, iskrzy się. Więcej, więcej trzeba. Całe trzeba. O, świeci się. Czyli cieć zaczęła przewodzić prąd, tak? Mamy uporządkowany ruch ładunków sodu, tak, do elektrody ujemnej, a chloru do elektrody dodatniej. Widzimy świecenie żarówki? To znaczy, że roztwór wody, tak, solą jest elektrolitem, który przewodzi prąd. Wracaj, Michał, do zdrowia. Kijotonej.